Witam wszystkich serdecznie, z tej strony kłania się Dariusz Hampel dla Network Magazynu. Na co dzień mieszkam w Niemczech, od 32 lat mieszkam w Niemczech i prowadzę fanpage Zdrowe Pasje ku Harmonii Ciała i Ducha i Przedsiębiorczy Polacy w Niemczech. Co tydzień, co poniedziałek o godzinie 20 spotykamy się tutaj i rozmawiamy o tych dziwnych czasach, o network marketingu, jak to działać w tych dziwnych czasach. Redaktor naczelny Maciej Maciejewski zaprasza co tydzień fantastycznych gości, za co mu jestem bardzo wdzięczny. I dzisiaj nie jest inaczej. Dzisiaj pozwolę sobie przeczytać, co napisał Maciej na temat naszego dzisiejszego gościa. Działanie z obowiązku jest poprawne. Działanie z miłości piękne. Taką oto filozofię w stosunku do przedsiębiorczości i budowania biznesu MLM wyznaje kolejny nietuzinkowy gość w naszym cyklu Korona Biznes. Już jutro, już dzisiaj, teraz w aspektach systemu sprzedaż bezpośrednia i network marketing porozmawiamy z samą Anną Łosik. Tylko i wyłącznie na żywo. Tylko i wyłącznie na fanpage'u Network Magazynu, jednego w Polsce niezależnego pisma o branży MLM. Nasza instruktorka to cudowna kobieta o wielkim sercu, posiadająca ogromną wiedzę z ponad 20-letnim doświadczeniem w systemie MLM. Zawsze odnosi spektakularne sukcesy, jest inspiracją dla wielu ludzi, mentorem, nauczycielem, a przede wszystkim człowiekiem, który szanuje wszystkich bez żadnych wyjątków. Trafić pod jej skrzydła to jak wygrać szóstkę w lotto. Jej kolejne ulubione motto brzmi: miło jest być ważnym, ale ważniejsze jest być miłym. Zapraszam do nas Annę Łosik. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór wszystkim. Słuchaj, tak jak tobie przestały działać różne urządzenia, tak mi zaczęło serce walić. Poznałam cię osobiście i bardzo jesteś miły, sympatyczny. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie nie tylko dla nas, ale dla osób, które nas tutaj widzą i słyszą. Naprawdę też fajnym przeżyciem. Myślę, że będziemy się dobrze bawić. Także no, cieszę się, że jesteście, że ja tu jestem. Dziękuję za zaproszenie i za twoją miłe przywitanie mojej osoby. Dziękujemy bardzo, że przyjęłaś Macieja zaproszenie, jesteś razem z nami i chcesz poświęcić tą godzinę, abyśmy mogli się dowiedzieć od eksperta na temat networkingu. Ale tak na początek coś chcę pokazać, nie wiem, żebym znowu jakichś tu błędów nie zrobił, bo w momencie w pół do ósmej dostaję telefon i dzwoni do mnie gość zeszłego tygodnia, Bogusia. I mówię: Bogusia, jak ty możesz o tej godzinie dzwonić, ja mam zaraz live'a i jak to przed live'em jestem zawsze zdenerwowany. A tu się okazuje, że Bogusia razem za nią się znają. I taką rozmowę mieliśmy potrójnego live'a ze sobą. Pozdrawiamy Bogusię, bo Bogusia chyba jest razem z nami. Jak to teraz wyłączyć? Jesteśmy. Aniu, tak na początku, opowiedz krótko proszę, kim Ania jest, co robisz zawodowo, co robisz prywatnie? Zawodowo od 20 lat, tak jak powiedziałeś, zakochałam się w MLM i trwa to do dzisiaj. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale mam nadzieję, że jeszcze długo, długo. Natomiast w swoim życiu robiłam różne, naprawdę bardzo różne rzeczy. Na etacie pracowałam tylko 4 lata. Jak się okazało, rozmawialiśmy prędzej z tobą, że ty jesteś mistrzem, bo jeszcze krócej pracowałeś na etacie. No i nigdy nie lubiłam, żeby miała nad sobą szefa. Nie pomyślałam sobie, że jak będę w marketingu, to będę miała jeszcze gorszego szefa niż możemy mieć, dlatego że szefową i szefem jestem, no, ta osoba w lustrze i nie zawsze jest dla mnie przychylna. Także wymagająca, odpowiedzialna, daje mi dużo zadań, więc to tak jest w życiu.
Miałam swoje firmy, swoje sklepy i miałam nawet firmę budowlaną, gdzie wybudowałam wielką halę, wybudowałam dom, później ubezpieczenia, bo zawsze chciałam robić coś, co mi przyniesie taki przychód pasywny, nieaktywny. Wiem, że pasyw, a nieaktywny przychód to jest troszeczkę co innego, natomiast zawsze szukałam coś takiego i jak ubezpieczenie dotknęło ubezpieczeń, to wydawało mi się, że to już jest mój temat, że już jest okej, że to będzie super. I wiesz, ja rzeczywiście jestem wymagająca, więc sukces przyszedł bardzo szybko, chociaż po ciężkiej pracy, ale mądrej pracy. Ja tam wtedy byłam najlepszą filią w Polsce i byłam kierownikiem najlepszej filii w Polsce i chciałam zostać dyrektorem w tych ubezpieczeniach. Nie będę mówić o firmie, bo to nie ma znaczenia i tak się szykowałam. I w tym czasie, kiedy miałam najfajniejsze wyniki i sukcesy, przyszła do mnie moja przyjaciółka i powiedziała mi, że zaprasza mnie na spotkanie. Oczywiście nie chciałam przyjść, bo ona mówi, że temacik dla mnie ma idealny, rewelacyjny i że będę zadowolona i zachwycona. Oczywiście nie chciałam przyjść, bo swoją karierę wiązałam z tą firmą ubezpieczeniową. Jednak była uparta, zaprosiła mnie. I na kolację, na tej kolacji poznałam kogoś, kto mi przedstawił firmę, wtedy pierwszą firmę moją, MLO-ską, na której pokonywałam pierwsze moje szlify, pierwsze łzy, pierwsze sukcesy, pierwsze 100 razy albo 200 razy, że się nie nadaje, ale chciałam zobaczyć, co to jest. Właściwie to prawdopodobnie nie pracowałabym, nie zajmowała się MLM-em, gdyby nie to, że szefowa w ubezpieczeniach któregoś razu powiedziała, że takie biznesplany jak ja robię, to robią debile. Obraziła mnie cholernie, więc się wściekłam i zadzwoniłam do mojego nauczyciela wtedy, kto mnie uczył, kto mnie wprowadził. Mówię, słuchaj, powiedz mi, gdzie jest biznes, gdzie są pieniądze, jak ja mogę zarobić. No i wtedy pokornie wysłuchałam tych wszystkich aspektów planu marketingowego i zdecydowałam się, że będę działać. To był 2003 rok, w sierpniu zaczęłam, w grudniu zrezygnowałam z ubezpieczeń, a w grudniu miałam zostać dyrektorem, ale stwierdziłam, że nie. Zobaczyłam zupełnie inny biznes niż w ubezpieczeniach. Przepraszam, ja wiem, że jest sporo ludzi, którzy kochają ubezpieczenia i to jest cudowne, ale ja wtedy zobaczyłam troszeczkę inny styl pracy, który mi bardziej odpowiadał, bo to było, że ludzie się wszyscy cieszyli, nie było wyścigu szczurów, nie było czegoś, że ty jesteś pierwszy na tablicy, ktoś pierwszy, ktoś drugi, ktoś trzeci, no zawsze można było, słuchajcie, wiecie jak to jest z ubezpieczeniami, lapsy, cuda nie widy, ciągle nowi ludzie, nowi partnerzy, no ja uczyłam, chciałam te pieniądze, ale chyba traf chciał, że zakochałam się w tym biznesie nie od pierwszego wejrzenia. To nie coś takiego jest, tylko nauczyłam się kochać. Pokochałam ludzi. Zresztą nie będę chyba tutaj taka jakby odosobniona, ale większość osób, które kochają ludzi, to miało do czynienia naprawdę ze swoimi babciami, które rodzice inaczej wychowują, babcie inaczej wychowują dziadkowie. I babcia nauczyła mnie kochać drugiego człowieka, szanować. I ja się nauczyłam. Dla mnie wartość, człowiek jest najważniejszy, natomiast do rzeczy nie przywiązuję wagi. Lubię luksus, lubię fajne rzeczy, natomiast jeżeli coś się zepsuje, samochód nawali, porysuje się, coś tam się wgniecie, coś urwie,
no to nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli by się człowiekowi coś stało, to wtedy jest zupełnie inna bajka. I tak mi zostało. Uczyłam się, jeździłam. 100 razy mówiłam, że się nie nadaje do tego biznesu, nie nadaje się. Słuchajcie, naryczałam się. To były czasy wtedy, kiedy trzeba było jechać, trzeba było pokonywać kilometry, ale ja wiedziałam, że tam na drugim miejscu, w innej miejscowości jest ktoś, kto na mnie czeka. Byłam odpowiedzialna, byłam bardzo, miałam w sobie dużo pokory, żeby się uczyć, tak? Że jak ktoś mi powiedział, że moje sugestie powinnaś potraktować jak rozkaz, to myślałam, że się wścieknę, że cholery dostanę, że no, nie pasowały mi różne rzeczy, nie pasowały mi te rzeczy, które trzeba było robić w MLM-ie. Oprócz tego, że rozmawiać, to trzeba było się nauczyć planu. No planu akurat tutaj w tym przypadku, ja jestem marketingowiec i nie produktowiec, tylko marketingowiec, to przychodziło mi bardzo łatwo. Ja jestem strategiem biznesowym. Ja umiem i uczę ludzi pić strategicznie herbatkę, żeby z tego było jak najwięcej pieniędzy, tak, żeby jak najwięcej ludzi zarabiali pieniądze. I taka była przygoda z firmą. Dużo ludzi poznałam. Ja przyjaźniłam się. Dużo ludzi przychodziło, odchodziło. Różne rzeczy mnie dotykały. Mnóstwo błędów popełniłam. Tyle błędów popełniłam, że jak naprawdę no jak na jedną osobę, to było bardzo długo, ale ten okres no, mojego doświadczenia był długi, więc błędów było mnóstwo. I różne rzeczy mówiłam, tak? Więc różne rzeczy robiłam. Więc dzisiaj, jeżeli ktoś do mnie coś mówi, to ja wiem, czy kłamie, czy naciąga, czy oszukuje, czy chce się wybielić, czy chce być fajniejszy, czy chce być mądrzejszy. Ja po prostu to wiem. Nie wiem z książek. Oczywiście książki też czytałam i uczyłam się bardzo dużo, ale wiem to z autopsji, więc wszyscy wiedzą, że ja to jestem taka wróżka, że wystarczy mi pokazać wyrys, a ja wywróżę przyszłość. Także i oczywiście ludzie, którzy się zmieniali wtedy, którzy pokonywali zmiany w tym życiu, to była dla mnie ogromna satysfakcja. Dla mnie sukces drugiego człowieka i spełnienie ich marzeń było najważniejszym priorytetem. Wartości, które mi przysłaniały, to były przeogromne. Więc nauczyłam się tych różnych rzeczy, ale to tak jest, że kobieta zmienną jest, ja jestem bliźniak, to no niestety tak jest i wcale się nie sumituję się, ani nie narzekam, że jestem zmienną, bo to dla mnie jest satysfakcja. Potrafię się przenieść z miejsca na miejsce, z miejsca zamieszkania na drugie. Kiedyś jestem rodowitą koninianką, później mieszkałam w Ostrowie Wielkopolskim ponad 10 lat, a teraz mieszkam w pięknym mieście, najstarszym mieście w Polsce, w Kaliszu, więc zakochana jestem w Kaliszu, w ludziach też. Ja się często zakochuję i to jest moją może wadą, zaletą, nie wiem, co, to nie mi osądzać, tak? Ale nauczyłam się celebrować każdy dzień mojego życia. Wpajam w ludzi miłość do wszystkiego i żeby po prostu tak żyć. Wiesz, Darku, ja ci powiem tak, ja wiem, że ktoś powiedział, żeby w konkrety, konkrety, konkrety. Tak naprawdę ten drugi człowiek, jego marzenia, cele, wiesz, taki blok MLM-u to składa się z 4 części i na samym dole to są technikalia, to coś, co trzeba się nauczyć i to nie ma 2 zdań. Ja tutaj jestem wymagająca i nie ma, że boli, że ktoś czegoś nie będzie umiał, że nie zna planu, że nie wie, jak krok po kroku osiągać sukcesy, co trzeba zrobić, jak trzeba z ludźmi rozmawiać, jak zapraszać, jak zrobić ofertę, jak z człowiekiem
zrobić spotkanie po spotkaniu, jak go prowadzić. I tu nie ma, że boli. Ja po prostu nie odpuszczam, bo po prostu no, taka jestem. Natomiast druga część tego bloku to są relacje międzyludzkie. Wszyscy wiedzą, że relacje są ważne, ale każdy ma jakieś relacje, tak? Każdy. No, pani w okienku na poczcie ma relacje, w banku relacje, chociaż dzisiaj trochę doba internetowa, trochę inna, ale mamy relacje, bo musimy żyć między ludźmi. Ale na drugim miejscu po tych relacjach jest osobowość i charakter. Osobowość i charakter. A na pierwszym miejscu są marzenia i cele. I osobowość i charakter, wiem już o tym dokładnie, że to decyduje i marzenia decyduje, czy ktoś osiągnie sukces w takim prostym, ale niełatwym biznesie, jakim jest biznes MLM-u. Jest prosty, ale niełatwy. Bo gdyby tak jak rozmawialiśmy na początku, a tym biznesie był najważniejszy produkt, to można się nauczyć o produkcie i wiesz, i sprzedać. Mam taki dar, że chyba nie ma takiej rzeczy, której bym nie sprzedała. Natomiast wiesz, tu nie chodzi o sprzedaż, tak? Bo tym czynnikiem najważniejszym jest człowiek. I jak do niego dotrzeć? Jak zasympatyzować, jak go zachęcić do tego, żeby chciał z nami. Także wiesz, doświadczenia moje ogromne. Skończył się jakiś rozdział w tamtym biznesie. Były duże, nie chcę krytykować, bo powiem ci, że to był mój cudowny okres, tym bardziej, że miałam 20 lat mniej, 15 lat mniej. Wiesz, dla kobiety to jest bardzo dużo. Jeżeli kobiety mnie słuchają i oglądają, to o tym wiedzą doskonale. Natomiast wiesz, ten czas to był czasem mojego doświadczenia, mojego takiego charakteru, że wiesz, niektórzy mówili, że mam dolary w oczach, że tylko biznes, bo jest, wiesz, jest tak, albo biznes, produkt, biznes, albo jest produkt, biznes i produkt. Ale moja dewiza jest taka, że jeżeli ludzie nie będą mieli pieniędzy na produkt, to prędzej czy później przestaną robić ten biznes, dlatego że wiesz, jest to tak, że spotykałam dużo ludzi, tak nie chcę ich oceniać, nie chcę mówić źle, ale weszłam do produktu, dla produktu, ja jestem tu dla produktu, ale raptem jest to, nie znowu kogoś nie ma. Tak? Idzie do innego biznesu, bo tam może łatwiej, lepiej. No jakby był dla produktu, to by został. Więc hipokryzja jest też ogromna. W MLM-ie tak naprawdę ludzie wchodzą do MLM-u po to, żeby zarobić pieniądze. Nie czarujmy się, tak? Tylko trzeba po prostu wiedzieć jak. Następny biznes, który był, to wydawał mi się łatwiejszy, bo była mniejsza kwalifikacja. Oczywiście wspaniali ludzie. Uczyłam się od naprawdę wielkich liderów, cudownych liderów. Ja wiem, że zaraz mi przerwiesz, bo to tak jest. Ale... Aniu, ja nigdy nie przerywam. No. Aha, dobrze, jest okej. Okay, poza tym skończyłeś tyle tematów, bo to twoja żona się zaraz rozmawiać. Słyszysz, twoja żona się cieszy, że nie przerywasz. To tylko na live'ie. Aha, na live. Dobra, jest okej. Okay. Także wiesz, ja ci powiem, że jest tak w życiu, że muszą być pewne okresy w naszym życiu. Coś, co nas spotyka, to trzeba przejść. To jest okej, okay, to jest fajne. Na to trzeba się po prostu zgodzić. Uczyć się od tego i wyrobić swój styl. W biznesie bycie niedoskonałym jest doskonałe. A moja Kasia mówi tak, że czym mniej wiesz, tym mniej spieprzysz. Tak? Także to też jest bardzo ważne. Potem następny, kolejny biznes.
Spektakularne wyniki, słuchaj, spektakularne. W pierwszym biznesie ja miałam ponad 12 tysięcy osób i powiem ci, że to było cudowne przeżycie, bo ja pamiętam pierwszy mój wyjazd na Kubę, gdzie mnie namawiano, żeby jechać. Ja zwiedziłam naprawdę bardzo dużo, za to jestem wdzięczna. Byłam bardzo doceniana. Przepraszam, chodziłam na schodach po czerwonym dywanie. Przeżywałam różne rzeczy. Nie uzyskałam najwyższej pozycji, ale niczego nie żałuję, bo wszystko jest przede mną. Najważniejsze to są osoby, ale powiem ci, że na Kubie pierwszy raz w 2005 roku albo czwartym, już nie pamiętam, zobacz jaką mam pamięć, podjęłam decyzję, że MLM jest dla mnie, że ja tak chcę żyć, że to jest po prostu biznes stworzony dla mnie. Ja powiem ci, jestem szczęściarą, bo jak patrzyłam na moje koleżanki, na moje przyjaciółki, które musiały do pracy lecieć, wstawać, jeździły, wiesz, miały szefów, czy były szefami same. O, to bardzo, bardzo, bardzo im współczułam. I wiesz, i one na początku, tak ciężko pracujesz, szkoda mi ciebie, szkoda. A później jak chciałam gdzieś wyjechać, to one nie miały możliwości. W MLM-ie, wiesz, mamy dwa razy do roku urlop, tak? Ale każdy po pół roku. I to jest cudowne, tylko trzeba sobie po prostu wypracować. Spektakularne wyniki, bo w ciągu 2 miesięcy zarobiłam 52 tysiące ze względu na strategię, ale u mnie osoby jeszcze więcej zarobiły, także jest super. Zawsze dbam o to, żeby osoby, które ze mną współpracują, słuchaj, one osiągały wyniki, swoje sukcesy. A potem przyszedł ten biznes, w którym w tej chwili jestem. Nie wiem, czy chcesz wiedzieć, jaki to jest biznes, czy chcesz wiedzieć, jaka to jest firma, czy mam... Oczywiście, możesz Ania powiedzieć. Tak? No to dobrze, to się pochwalę, bo wszyscy wiecie. Ja pamiętam, jak była propozycja właśnie, że to będzie pierwsza firma MLM-owska o konopiach, która będzie miała w swojej ofercie produkty z konopi, to ja sobie pomyślałam, że to jest niestety nie dla mnie biznes, bo to tylko dla ludzi starych, schorowanych, z Alzheimerem, z Parkinsonem, z jakimiś chorobami. Ja w ogóle nie chciałam tego dotykać. I w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, ale okazuje się, że nie będę mówić o całej historii, bo to by było za długo, na pewno wiele jeszcze tematów poruszymy, ale powiem ci, że to osoby zdecydowały, tak, że ja jestem, ja promowałam firmę, bo to są ludzie młodzi, z entuzjazmem, z wizją, kapitał jest z Polski, słuchaj, wszystko to, co mieliśmy na początku w 2018, kiedy myśleliśmy, jak robić, ja byłam jedną z pierwszych osób, które zaczęły współpracować, które chciały promować taką wizję, jak oni mieli, to mi się to podobało, to mnie zaczęło tak, wiesz, troszeczkę, nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, czy jakiegoś niepozytywnego, ale to mi się podobało. Aniu, otwórz się, jesteś wśród przyjaciół. O tak, rajcować, ten biznes zaczął mnie rajcować, że wiesz co, że jeszcze teraz jest coś takiego, co mogę zrealizować, czyli swoje jeszcze raz marzenia. Wiele rzeczy się, decyzji podjęłam takich głupich, że nie chcę mówić i tu się wydawać, bo to nie o to chodzi, ale chciałam się sprawdzić, czy te lata, które się uczyłam, czy to ma moje doświadczenie, czy ta wiedza się przyda. Tak, bo nie ma znaczenia, że my nie wiadomo, co potrafimy, co umiemy, tak? Jak nas nikt nie będzie słuchał, nikt nie będzie chciał. I powiem ci, że ja promowałam firmę, promowałam produkty
i jeździłam na spotkanie, nie wiedząc kompletnie o konopiach. Mi konopie się kojarzyły z marihuaną, więc w ogóle ja nie wiedziałam, co one robią. Tak. Dowiedziałam się na wykładzie pierwszy raz takim produktowym, słuchaj, że jest, że konopie to kluczyk i zamek. Ja kurczę, że nie wiedziałam, co to jest kluczyk, a co to jest zamek. W ogóle nie wiedziałam nic. Jedyną rzeczą, którą sobie uzmysłowiłam, że konopie działają na układ nerwowy i odpornościowy. Sobie, że regenerują organizm, ale przede wszystkim mój mózg. I to był szał dziesiąty. Nie wiedziałam kompletnie nic, ale za to znałam dobrze plan marketingowy. Tak naprawdę, jak ktoś mi się pyta o konopiach, to mówi, mi się nie pyta, idź na webinar albo wyślę ci linka i zobaczysz, co to jest. Nie, ja nie umiałam powiedzieć kanabidiol, czy mówiłam CBD i różne takie rzeczy, nie będę się tu przyznawała na forum, jak to jest, ale wiedziałam, że i nie straszyłam ludzi, wiesz, tymi mądrymi rzeczami. Bo w MLM-ie to robi się rzeczy, które są duplikowalne. Jeżeli my robimy rzeczy nieduplikowalne, nawet gdy one by były genialne, najmądrzejsze, to nigdy nie będziemy mieli, bo człowiek powie nie, nie nadaje się, nie nauczy. Gdyby było tak, żeby mi kazano uczyć się o produktach, to mnie w biznesie by nie było, bo to nie moja bajka. Ja ich mogę używać, tak jak ci się pytałam, tak? Bo my poszukujemy ludzi mądrych, inteligentnych, muszą mieć wysokie IQ, gdzie sprawdzam zawsze każdemu IQ na spotkaniu i wszystkim to się bardzo podoba, tak? A co oni mają robić? Wiesz, MLM jest genialny, on jest prosty. Wystarczy? Wiesz, pokazuje zawsze rynek konopny, że ludzie mogą skorzystać. Albo z tych firm wszystkich, ze sklepów internetowych, których jest pełno tego, bo rynek konopny jest tak, wiesz, gwałtownie rozwija się, że to jest szok. Wszyscy na tym chcą zarobić, tak? Więc po prostu wszędzie jest pełno. Albo mogą skorzystać z firmy, gdzie firma, dzisiaj mamy laboratoria, no pola uprawne konopne, ma od ziareneczka, tak jak sobie wymyślili właściciele, jak Mariusz Fok, jak Radek Poprawski, jak Adam Dowski, wymyślili sobie, że od ziarenka do finalny produkt będziemy mieli my. Dzisiaj mamy tak genialne produkty, których nie ma nikt na świecie. Słuchaj, mogę spokojnie sobie pracować, rozmawiać z ludźmi, bo mam taką nadzieję, wierzę głęboko, że słuchaj, że będę długo, długo w takiej dobrej formie, jak teraz jestem. Mam nadzieję, że jeszcze mi się ten mój pesel cofa. Zresztą osoby, które ze mną współpracują, pozdrawiam ich serdecznie. Dziewczyny, kocham was bardzo i szanuję, jesteście cudowne. Jak widzisz, ja nie wrzucam żadnych komentarzy, nie zaraz wrzucaj, dopiero wszystko nadrobię, ale czekam jeszcze. Dobrze, nie wrzucaj komentarzy, bo myślę, że one są bardzo miłe, bo tak naprawdę jest. Powiem ci, że to, co robi firma i to, co robimy my dla ludzi, dla ludzkości, jest ogromne. Polska firma chce dzielić się zyskami w systemie MLM. Słuchaj, system wynagrodzeń jest genialny i jest jeszcze coś takiego, że mamy ceny hurtowe. Mamy ceny właśnie nie, rynkowe, nie hurtowe. My to oczywiście mamy ceny rynkowe. Nie zarabiamy na ludziach, nie mamy dużych pakiet. My zarabiamy z ludźmi, ale tak jak firma daje nam możliwości zarobienia pieniędzy, to po prostu szok.
Nie chcę dalej mówić, bo mogłabym o Innubio, o mojej firmie, o naszej firmie, o tym, co zrobiła przez te 3 lata i co ma w zamyśle i w zanadrzu, mówić godzinami. Ale już przygotowując się do tego wywiadu, powiem ci, że cały dzień mówiłam, ochrypam, bo w myślach mówiłam, co ja powiem, co ja powiem. A wszyscy znają mnie, że ja potrafię dużo mówić, ale jeszcze lepiej rysować. Nieraz mówią mi na spotkaniach czy szkoleniach, zabierzcie jej pisaki. No ja po prostu no tak to mam. Ale ja już się cieszę. Dzisiaj jestem w 100% pewny, pobijemy rekord live'a. Tak? Że będzie długo. Ja, wiesz, ja tego nie chcę, dlatego że nie jest to tak, nie można oglądać ciągle, wiesz, tego, wiesz, mówienia jednej osoby o czymś, co jest takie no, znane, popularne, MLM, czy jest znany. Wiesz, jeszcze powiem ci jedną rzecz. Pamiętam, jak zaraz na początku, kiedy zaczynałam MLM, jechałam taryfą i facet mi się pyta, chyba chciał zagadać, bo on to było tyle lat temu, widocznie tam wpada mu w oko i się pyta, a co pani robi? Gdzie pani jedzie? Ja mówię, że na spotkanie biznesowe. A gdzie pani pracuje? Ja mówię, marketing sieciowy. Ja się nie wstydziłam, nigdy się nie wstydziłam, tak? Więc, a on mówi, a ja słyszałem, tam to są oszuści, że oszukują ludzi, naciągają. A ja mówię, tak, proszę pana, a wie pan co? A ja słyszałam, że wy taryfiarze to dopiero oszukujecie, naciągacie, macie te takie, to, nie wiem, co tam się, co ten licznik bije, wy to dopiero oszukujecie. A on się tak odwrócił do mnie i mówi, proszę pani, ja tego nie robię. A ja mówię, widzi pan? On powiedział, przepraszam bardzo i zawiózł mnie i nie wziął ani złotówki. Więc wiesz, ja umiem riposty robić, ja umiem, nie daję sobie w kaszę dmuchać, tak, bo kiedyś ktoś mówił, że wie pani, co ja się w to nie będę bawił. A ja się wtedy obraziłam na początku, a ja mówię, że ja się nie bawię, robię biznes. Ale tak naprawdę Darek, kurczę, bawię się doskonale. Przez 20 lat cudownie się bawię, bo mogę rozmawiać z tym, z którymi chcę, z tymi, którymi nie chcę. Jeżeli ktoś mi by chciał powiedzieć jakieś przykre słowa, to ja zawsze mówię, sorry, przepraszam bardzo, czy ja zasługuję na to, żebyś był niemiły, czy niemiła? Ja jestem do ciebie miła, tak? Nie chcę słyszeć takich niemiłych, fajnych słów, więc po prostu nie pozwalam sobie na to, żeby ktoś mnie obrażał, żeby mówił mnie niefajne rzeczy w stosunku do mnie, do firmy, po prostu na to sobie nie pozwalam. Dzisiaj powiem ci tak, że różnie mówią o MLM-ie, ale na całe szczęście jest tylu ludzi, którzy osiągają sukcesy, gdzie jest to takie popularne, gdzie ludzie zaczynają mieć pomysł, bo pomysł dzisiaj, wracamy do tego naszego tytułu, pomysł na dzisiejszy biznes jest też trudny. Co zrobić, żeby zarabiać pieniądze? Tak? Ten pomysł jest bardzo prosty. Wystarczy, słuchaj, używać produktów. No i wiesz, i co zrobić? Podzielić się, zastanowić się w swoim środowisku, kto by chciał używać tych produktów, wiesz? Kto by chciał być tak mądry, inteligentny jak my, tak? I co? I niech powie paru osobom, te parę osób powie parę osobom, 2 razy 2 jest 4, a 20 razy 20 nie jest 4. Ludzie niektórzy mylą z piramidą, ale to już są ich problemy. I wiesz co, powiem ci szczerze tak, nie trzeba by było nie wiadomo jakich szkoleń, jakichś nie wiadomo cudów, niewidów, gdyby dorośli ludzie, którzy mają syndrom dorosłego człowieka, nie robili po swojemu i wiesz, ludzie nie wierzą. Nie wierzą, że można w
W jaki sposób zarobić kasę? I tu jest problem. Trzeba różne rzeczy im wymyślać, żeby stawiać stopnie trudności, żeby powiedzieli: wow, to jest biznes. A czy on jest poważnym biznesem, dużym biznesem? Tak. A dlatego, że można zarabiać bardzo duże pieniądze. Bardzo duże pieniądze. I dlatego możemy powiedzieć o poważnym biznesie, ale ktoś, kto chce zarobić 2000, ma takie szanse. Jeżeli zarabia, chodzi do pracy 2000, to rocznie ma 24. Może na coś wydać? Może, prawda? A jak chce 3000, to ma więcej. A jak chce zarabiać 5000, wiesz, to jest jeszcze bardzo. Kiedyś moja Kasia mi powiedziała tak: mamo, ty chcesz, żeby wszyscy chcieli to, co ty. I wiesz co, rzeczywiście miała rację, bo mi się wydawało, że jak ja chcę zostać tym diamentem, tu jest szansa. Ludzie, którzy nie osiągnęli jakieś sukcesy takie, wiesz, spektakularne, to firma tak naprawdę, wiesz, startowaliśmy, gdzie to wszystko było po bruku, ciężko było się zarejestrować, nie można było różne kontrole i pajunie chciał przypuścić, bo to konopie, naprawdę było ciężko. Przeforsowaliśmy to wszystko. Dzisiaj mamy autostradkę, mamy Ferrari. Każdy dostaje kluczyk od Ferrari. Wiesz, jedni stoją, buzują się, zastanawiają, czy to Ferrari, czy nie. A drudzy jadą, wiesz, drudzy szybciej, jedni wolniej. I to tak jest, że każdy mówi, musi wymyślić, kombinować, wycudować, żeby ludzie chcieli. Nie, czym prosi, tym lepiej. Ja uczę ludzi prostoty, ludzi uczę otwartości, zainteresowania drugim człowiekiem, zrobić dobrą listę, pomyśleć, z kim by się chciało i złożyć mu ofertę rzetelną, a nie, wiesz, dlatego ja bardzo, bardzo wymagam planu marketingowego, bo musi wiedzieć, jakie atuty ma ten nasza firma. Wiesz co, jednym z większych atutów to, ja już kończę, jednym z większych atutów to jest to, że słuchaj, chyba nie ma na całym świecie firmy, która by tak program auto wypromowała. A wiesz jak? Że jeżeli ktoś wchodzi na pozycję kierownika zespołu, ma już taką możliwość dostania samochodu, a nie korzysta z tego, że nie bierze od razu, bo wiesz, ludzi nie stać niektórych na żeby jakieś tam pisowe, tak, tylko firma odkłada miesiąc przez 12 miesięcy te pieniądze, bo jeżeli nam się należą, to nam się należą. Zobacz, kto to wymyślił? Możesz po pół roku wziąć samochód, po 9 miesiącach, po 10, nawet 12 miesiącach można mieć samochód. Dzisiejszych, no, wiesz, samochody, dużo firma. Dużo dzisiaj samochód, co to jest samochód? Ale jeździć i żeby firma płaciła, to jest coś fajnego. Także mogę mówić bardzo, bardzo dużo o tym, jakie ma atuty. Zapraszam ludzi na ktoś, kto mnie wysłuchał. Zapraszam te osoby, które komentują. Zwróćcie się do nich, oni wiedzą, co mam powiedzieć. Oni są nauczani. Cieszę się, że mam taki zespół ludzi mądrych, inteligentnych, którzy prowadzą swoje biznesy. Świetnie. Ja się tu spełniam naprawdę. Nie osiągnęliśmy jeszcze takich sukcesów, jakbyśmy chcieli. To już za sekundę. Ludzie się będą prosić i stać w kolejce, żeby to im lubią wejść. Naprawdę, Darka. Jak spotkamy się za rok, a myślę, że będziemy w kontakcie, będziesz nas śledził i będziesz patrzył, zobaczysz, jak im lubią będzie wyrastać siłę. Następne pola kupujemy, następne produkty robimy, takie, których nie ma nikt na świecie, rozumiesz? Tylko jeszcze jest nas mało, żeby o tym mówić. Dobra, chyba pół godziny, nie? Zrobiłam wywinę. Aniu, na wszystkie pytania odpowiedziałaś. Dziękuję ci bardzo, że byłaś razem z nami. Super. A teraz porozmawiamy o naszym dzisiejszym temacie.
Ja nie potrafię przerywać, ale to nie jest u nas rozmowy w toku, czy jak to tam się nazywa, tylko my dajemy każdemu z naszych gości się wypowiedzieć. Teraz po 42 minutach witam wszystkich, bo przyprowadziłaś wielką rzeszę, tak się mówi? Nie wiem, czy tak się mówi. Bardzo dużo ludzi przyprowadziłaś tutaj dzisiaj, fanów. Pozdrawiam i czekam, nie dawałem żadnych wiadomości, zaraz muszę wszystko nadrobić. Witamy wszystkich serdecznie. Jak macie jakiekolwiek pytania do Ani, dzisiaj będziemy tu 4,5 godziny razem z wami. Robimy dzisiaj maraton, korona biznes w tych ciężkich czasach. Na wszystkie pytania obiecuję, że odpowiemy. Jakieś 40 minut temu był wpis od Iwony Rzetkowskiej. Jesteś bardzo kompetentna, obowiązkowa, wrażliwa, nadzwyczajna, a przede wszystkim człowiek dla Anny jest najważniejszy, za co bardzo cię kochamy. I to chciałem bardzo przeczytać, dopiero dam wszystkie inne zaraz wiadomości. Wyłapałem tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Co mi się bardzo podoba, że potrafisz z żartu, nie wiem jak to teraz po polsku nazwać, niemieckie słówka mi do głowy przychodzą, ze szpasu po niemiecku, z żartu po prostu w powagę przechodzisz i człowiek myśli, że dalej będzie żart leciał i nagle wchodzi wrzucasz takie zdania, takie myśli, które warto sobie zanotować, które dają do myślenia. Może ten przykład z taksówką bardzo mi się podobał. Dużo rzeczy, które wyłapałem. I wiesz, nie wszystkim możemy dogodzić, bo powiedziałaś tam zdanie, że nie każdemu się może to spodobać. I to wiesz, są ludzie, co chodzą do kościoła i chcieliby, żeby tylko było kazanie, bo to kazanie jest fajnie, ale są ludzie, co i półtorej godziny siedzą w kościele i są też bardzo zadowoleni. Tak samo jest tu. Nie dogodzimy każdemu i będą osoby, które będą prawdopodobnie przewijały i wyszukiwały tych jakichś diamencików, a będą osoby, które będą z nami tutaj godzinę i półtorej godziny i powiedzą, co za fantastyczna kobieta. Dlatego nie ma co się przejmować, co i ten myśli, co tamten. Tak po prostu jest. Odpowiedziałaś już na bardzo dużo pytań właściwie. Poruszyłaś wszystkie pytania, co chciałbym ci zadać, ale tak spróbujemy, bo nie wiem, czego zacząć, tak spróbujemy teraz tak na szybkiego jakoś. Naszym pierwszym pytaniem jest, co kochasz w network marketingu? Co lubisz w network marketingu? Powiedz parę przykładów, dlaczego network marketing jest dla każdego, może być dla każdego, jest cudowny. To znaczy, a ja powrzucam, to nie jest, że lekceważę, bo kamerkę mam tutaj, patrzę, a tutaj jest komputer i jak tu zerkam, to patrzę, co ludzie piszą, żeby... Co jest dla mnie najważniejszego? Słyszałeś, jak w biznesie czy MLM-u trzeba się zakochać. Masz wolny czas, możesz wybrać sobie przyjaciół, możesz właśnie z takimi osobami, które tutaj piszą, pracować z nimi. Wiesz, co jest fajne, co mnie rajcuje? Jak jadę do człowieka i on patrzy, i nie chce mu się wierzyć, że może osiągnąć sukces, bo w życiu nigdy, nigdzie nie osiągnął sukces, a tu może. I wyciągam z każdego człowieka, z którym rozmawiam, z którym chcę współpracować, najlepsze jego atuty, najlepsze jego. I te atuty podnoszę, bo nigdy nie wiesz, i to jest dla mnie ważne, jak człowiek, który patrzy, który nie wierzy, za jakiś czas tak się zmienia, że ktoś, kto mówi, że nie będzie robił webinarów, zaczyna robić webinary profesjonalnie, że po prostu majtki z tyłka spadają. Wiesz, że ktoś, kto mówi, że nie jest otwarty, że nigdy tego nie zrobi, raptem widzisz gwiazdę, która wychodzi i patrzy i jest w szoku sama, jak się widzi w lustrze. I jest w szoku, że jak otworzy buzię, że tyle umie, tyle wie. Ludzi, to jest takie fajne, że jak ja pokazuję, wiesz, ja zawsze jak pokazuję plan marketingowy, czy pokazuję możliwości w MLM-ie, to za każdym razem ja sponsoruję jednego człowieka.
siebie. Coraz bardziej jestem przekonana, coraz bardziej jestem utwierdzona i ja tego uczę, żeby ludzie robili jak najwięcej błędów, porażek śmiesznych, w ogóle żeby cuda niewidy robili. Bo mogą się nauczyć, bo muszą. Ja zawsze mówię tak, że jeżeli coś mówisz do drugiego człowieka, a on nie ma pojęcia, co ty mówisz, czy rzeczywiście mówisz prawdę, pod warunkiem, tu nie mówię o produktach, tak? Bo to nie o to chodzi, tylko że o marketingu. On nie jest w stanie sprawdzić, a ty się uczysz. Jak coś spieprzysz, to spieprzysz. Nie ma znaczenia. Miej odwagę, bo ludzie, wiesz, bycie niedoskonałym jest doskonałe. Ludzie nie lubią takich profesjonalistów, o bułkę przez bibułkę, bo wiesz co? Bo boją się, oni podziwiają takich ludzi, ale boją się, Darku, że te osoby mogą manipulować. Poza tym, wiesz, to jest, wiesz, facet pod krawatem, czy w ogóle, czy wiesz, wszystko takie to jest super, jest podziwiany, ale ostrożnie, ja pokazuję się, żeby być sobą, żeby nie udawać, żeby nie być, że jestem taki, no nie wiem, cacy, a jak się nie jest. Jak chcesz przeknąć, to przeknij. Jak chcesz śmiać, to się śmiej. Jak chcesz płakać, to płacz. Jak chcesz być poważny, to bądź. To mnie po prostu rajcuje w ludzi, te zmiany, jak oni się na moich oczach zmieniają. To dla mnie jest satysfakcja, jak wychodzą na scenę, jak płaczą i mówią, Aniu, dziękuję ci. Wiesz, to ta kasa to jest takim no już ubocznym, chociaż jest bardzo ważna, ale no to jest coś, co mnie przez całe te lata rajcowało i dlatego robiłam. No wiesz, nie chcę tu się poryczeć, bo żeby baba, ale tak jest. To jest dla mnie najważniejszy aspekt. Ludzie mogą mieć to, co chcą tutaj. Zmiana jest wpisana w nasz życiorys, tylko potrzebują kogoś, kto będzie ich wspierał, kto przy nich będzie, kto powie, nieważne, tam spieprzyłeś, to spieprzyłeś, poprawisz się. To jest takie istotne, to jest to, że gdzieś tam, wiesz, jest człowiek, który ci ufa, który ci wierzy, który chce zmienić świat, swoje życie. Słuchaj, jeżeli my zarabiamy, to zmieniamy świat, bo my dajemy naszym kosmetyczkom, naszym fryzjerkom, naszym manikurzystkom i w sklepie z butikiem, i w sklepie z butami. I wiesz, pieniądze, żeby oni żyli w tej dobie, tak? Bo mamy pieniądze. Dajemy dużo radości, satysfakcji, zdrowia. Życie dzisiaj to jest luksus, Darek. No nie czarujmy się, tak? Wszyscy wiemy. Dzisiaj bycie zdrowym, zobacz, wtedy, kiedy wszyscy mówią, no tak, niedobrze, jak życzą ci zdrowia, jak życzą ci na święta ludzie, to co mówią do siebie na święta? Byle nie było gorzej. No to jak ja to słyszę, to mnie cholera bierze, nie? Ma być lepiej. To, co się dzieje wokół nas, no to się dzieje. A co my możemy zrobić, żeby ludzie byli lepsi, zdrowsi, mieli mózg czysty, żeby poznawali na starość swoje dzieci. Mamy ofertę i dla młodych ludzi, bo mamy papierosy, mamy nasze konopie, susz, a mamy różne te, no i białka, no już nie chcę opowiadać, co mamy. Dla ludzi młodych super, super biznes, a dla drugich, a zobacz, jest dużo w takim wieku jak my, gdzie byli kiedyś dyrektorami, pełnili duże funkcje. Dzisiaj ten ich talent jest niewykorzystywany i dzieciaki ich wykorzystują po co? Żeby wnuki bawili. Tak? I mówią, ty już jesteś senior, ty już czekaj, wiesz, przepraszam bardzo, ty już jesteś senior. Jaki senior? Zobacz, czy ja jestem seniorką? No wiesz, to jest cudne. To
To jest ten MLM. Muszę się przyznać, Aniu, i wszystkim tutaj zdradzić, że spotkaliśmy się o godzinie 19 i przez godzinę czasu flirtowałem z tobą. No. Już cię za to kocham, widzisz. A wiesz, a Darek ma na żonę też Anię, także się nie pomyli, jak mu będę się dzisiaj śniła, tak, i będzie mówił: Aniu, fajnie, fajnie, no to Ania nie będzie miała pretensji do niego. Siedzi tutaj z boku i się właśnie śmieje. Przyniosła mi kawkę i barszczyk. Anię, no cały czas powtarzam, są najlepsze. Ona ma też dobre serducho. No, słucham cię. Mówiliśmy o przyjemnych rzeczach, a teraz trochę tak króciutko, a co cię tak denerwuje? Czy są rzeczy, które cię w MLM denerwują? Powiedz mi wszystko to, co powiedziałaś na prywat. Jesteś wśród przyjaciół, otwórz się. Ja jestem zawsze otwarta. Ja mówię wprost, wiesz, moja dewiza to jest tak, że jeżeli ja nigdy nie mówię marketingowo, bo tak wypada. Jeżeli komuś jakiś mówię komplement czy rzeczy fajne, to mu mówię, bo po prostu tak to czuję. Jeżeli mówię, że ktoś coś zrobił źle, to mu mówię: spieprzyłaś, czy zrobiłeś źle, tak się nie robi. Taka ja po prostu, no taka cholera jestem. Nie znają, mówią na mnie Anią, wiesz, biznesu, ale tak naprawdę... Wiesz, pod skórą, kiedy kobieta jest aniołem, kiedy pod skórą ma diabła, nie? Wiesz o tym doskonale. I w MLM-ie mnie też wiele rzeczy denerwuje. A wiesz, co najbardziej mnie denerwuje? Że ludzie, którzy są w MLM-ie, ta trawa jest zielona. Tych biznesów jest pełno. Wszyscy mogą mieć miejsce. Słuchaj, w każdym biznesie, w każdym MLM-ie są ludzie cudowni, są wspaniali liderzy, są zespoły, gdzie się wspaniale ludzie czują ze sobą, że dla nich ten drugi człowiek to jest super. A najgorsze jest to, jak krytykują innych, jak chcą zrobić biznes, bo mówią: a tam jest zły lider, tam jest, kto cię uczył? No chyba jakiś guła cię uczył. Wiesz, ja czasem, no wiesz, ja tutaj jestem bardzo w tym wymagająca o planie marketingowym. Jak może ktoś, kto chce budować biznes, nie umieć planu marketingowego? Jak ktoś, kto wsiada, jedzie do Warszawy, tak, po drodze wysiada w Koluszkach, bo sobie kurde myśli, że jest w Warszawie. Nigdy nie dojedzie do Warszawy, dlatego że stoi w Koluszkach, bo nie umie planu. To ludzie... Nie umieją, wchodzą, mówią: weź, zarejestruj się, u mnie będziesz miała lepiej, wiesz, u nas nic nie musisz zrobić. Ja denerwuje mnie to bardzo. I wiesz co, jest taki syndrom dorosłego człowieka, gdzie ludzie wiedzą, wystawiają różne posty z produktami, tam gdzie nie trzeba, na swoich profilach. I wiesz co wtedy się dzieje? W wielu firmach, również u mnie, co się dzieje, że my od razu jesteśmy ekspertami od produktu. I raptem ktoś, pani, która siedziała na kasie, albo znajomi, tak, dlaczego nas się znajomi nie chcą wchodzić? Bo nas znają, nas wiedzą i raptem my za dzień, czy dwa, czy trzy idziemy do znajomych i mówi: ty wiesz co, ty masz chorą tam wątrobę, powinnaś używać tego i tego, albo masz chore uszy, czy tam chore to, wiesz co, ty musisz to. Jakie mam prawo? Nie jesteśmy lekarzami, ziołolecznikami, a my Polacy tak, znamy się na polityce, znamy się na chorobach, znamy się na wszystkim, tak? To mnie denerwuje. Mogą być osoby, które się znają, niech one to robią, można na webinary, można poczytać, ale jeżeli my to robimy, to wystawiamy, że my się na tym znamy. A ludzie mówią, no znajomi, raptem jest to nie za... O, ty znasz się, ty wiesz, co ja powinnam robić. Albo krytykują, wiesz, jak ty byś... Ja pamiętam, jak na początku przyszedł właśnie ta osoba, która mnie uczyła, i on do mnie mówi: wiesz, te twoje ubezpieczenia, to za pół roku zapomnisz. I skrytykował. To, co ja robiłam, co serce oddawałam, odnosiłam sukcesy. Ja mu, wiesz co powiedziałam?
że taki stary, siwy facet nie będzie mi mówił, co mam robić. I kazałam mu wyjść. Więc my nie możemy krytykować, że ty jesteś głupi, jakbyś tu był, to byś zarobił więcej. Wiesz, teraz najlepiej tu. To mnie najbardziej, widzisz, nawet się, wiesz, podniecam, bo to mnie denerwuje, że tamci produkty to mają takie niedobre, że to oszustwo. Albo się chwalą tym, czego nie mają, że mają pola uprawne, że mają laboratorium, a oni gówno mają, nie to. To mnie denerwuje, że wszystko mają, nieprawdę mówią. Więc tak swoje osoby, swoich partnerów oszukują. Wiesz, ja ci powiem tak, w biznesie musi być szczerość, musi być współpraca, musi być zespół i firmy, i zespołu, i ludzi, którzy mają to robić. Jeżeli nie ma tej prawdziwości, nie, to jest to po prostu nieszczere, bo patrzą tylko na korzyści. A wiele jest takich firm, które patrzą na korzyści i opowiadają bajeczki swoim dystrybutorom, co oni nie mają. To mnie denerwuje i wkurza. Tak? No i to, że krytykują inne. Ja powiem ci tak, znam marketing, znam różne systemy binarne i niebinarne i nie powiem, że to jest, ja tylko pokazuję moją różnicę. Jeżeli ja nie umawiam się z ludźmi, my wymienimy doświadczenia, sranie w banie, ja nie chcę, mówię o tym, żeby ludzie nie robili tego, bo to jest naciąganie. Jak ktoś mówi, wymienimy doświadczenia, to już czerwone światełko, on chce ci dać swój biznes i ci udowadniać, że to ty jesteś w gównie, a on ma lepsze. To mnie denerwuje, wiesz, taka nieuczciwość, rzetelność. Nie każdy sobie poszuka swojego partnera, nie każdy chce z nami być, nie każdemu pasuje taka blondyna, tak czy tak. Wiesz, ja wiem, że niektórzy myśleli, jak ja robiłam webinary na początku, a jaka ona skrzeczy, jaki ma głos. Ja sama jak siebie usłyszałam pierwszy raz, byłam w szoku, wiesz. Także tego krytykanstwa, że ktoś ma gorsze niż ja mam lepsze. Może mam lepsze. Dla mnie to jest najlepsze, ale ja nie wiem, czy ktoś nie ma jeszcze lepszego. Albo nie mogę powiedzieć, że ja mam najlepszy produkt, a może ktoś wymyślił jeszcze coś lepszego w tej chwili. Więc słuchaj, to ja jestem uczciwa zawsze wobec swoich przyszłego partnera. Ja mówię o pieniądzach, że można zarobić. Chcesz kasę zarobić? Co? A co muszę zrobić? A wiesz, jest firma, gdzie możesz się zarejestrować, kupować produkty i wiesz co? No badam zawsze IQ, no to jest wiadome. I możesz sobie kupować i zarabiać. Ale nie będziesz zarabiał, jeżeli nie sprzedasz informacji, że jest taka firma. Niektórzy mówią, też tego nie lubi. Wiesz, jak, zwłaszcza produktowcy tak zwani, wiesz, jak ja poczuję na sobie, to dopiero innym powiem. A ja mówię, wiesz co, nie zdążysz. Z dwóch powodów. Dlatego, że będziesz musiał na produkty wydawać ze swojej kieszeni. A nigdy tak nie jest, że ludzie kupują i ze swojej kieszeni wydają. Później mówią tak, wiesz co, no ale mi tak jakoś już przestało działać, żeby nie powiedzieli, że nie chcą kupować. To ja mówię tak, ty używasz produktów, a twój znajomy, przyjaciel, pójdziesz za pół roku, ty będziesz się świetnie czuła, czy czuł, a idziesz do znajomego, a znajomy powie, wiesz, a właśnie 2 miesiące temu dostałem diagnozę, czemu ty cholero do mnie prędzej nie przyszłaś? Jak się ty będziesz czuł? No, a powiedz, używam takich produktów, chcesz to, kupuj, nie chcesz to, nie, przecież my nie wyciągniemy ludziom z kieszeni kasy, my nie sprzedajemy, ja uczę ludzi, wiesz co jest najważniejsze, Darek? Już kończę, bo masz następne pytanie, że my mamy rewelacyjny biznes, bo my, produkty są dla każdego, dla wszystkich, biznes nie, ale produkty są dla każdego, bo my nie uczymy ludzi używać produktów, bo jeść każdy umie od samego początku. Jak się tylko urodził, tak, mama mu tam łyżeczką, więc nie musimy uczyć tego. Nauczyć musimy, jak strategicznie
jeść te produkty, tego trzeba nauczyć. Więc to jest, mamy bajkę, tak? Zresztą tak jak Iwona powiedziała, mamy bajkę, bo nie muszę ludzi uczyć jeść, tylko uczyć używać. I to jest takie, ale to różne rzeczy mnie denerwują. No i jeszcze wiele, wiele bym chciała powiedzieć, ale już nie chcę mówić. Najgorsze jest krytykowanie i najgorsze jest obmawianie. To jest po prostu najgorsze. W dzisiejszych czasach to jest taka... MLM jest cudnym tematem, ale w tej chwili to widzę taką walkę o klienta, o partnera, o to, o tamto. Nie jest to fajne, nie jest to poziom taki, jaki powinien kultura, bo wielką kulturą jest MLM. Tak? Wiesz, to jest po prostu poznać styl życia, co my robimy, a nie jak przepychamy się jeden drugiemu, tak? Miejsca jest dużo, wszyscy mogą sobie jeść, używać i wtedy decydują, niech sobie używają. Jakie tam masz następne pytania? Aniu, ja mam tu przygotowanych jeszcze 18 pytań dla ciebie, dlatego przed 12 będziemy gotowi. Przejdźmy do naszego dzisiejszego głównego tematu po godzinie czasu. Korona biznes. Jak w tych ciężkich czasach ludzie sobie dają radę i która to już fala? Czwarta fala się zaczęła? Czwarta, nie wiemy, czy będzie piąta. Jak zaczynaliśmy, wierzyliśmy, że to potrwa miesiąc, dwa, trzy, a to już drugi rok. Mamy dużo firm, które zbankrutowały, ale są firmy, do której należy też branża MLM, które mają ogromne zyski, 100, 200, nawet 300% do czasów przed pandemią. Jak myślisz, skąd się to bierze? Wiesz co, powiem ci tak. Ja od samego początku, 3 lata temu, kiedy zaczynałam, to byłam zmuszona, ponieważ biznes od razu poszedł. Myśmy nie mogli rejestrować na polskie, na zagraniczne, bo jeszcze nie można było, tylko na polskie adresy, ale ludzi, którzy byli w różnych zakątkach świata, chcieli się dowiedzieć, co to jest ta konopia polska i co to jest. Więc ja się musiałam z tego tradycyjnego biznesu, gdzie jeździłam, spotykałam się z ludźmi, patrzyłam mu, wiesz, w oczy, wiesz, zaglądałam w wątrobę i tak chciałam poznać kogoś, tak? Do internetu. Już 3 lata temu, przed pandemią, weszliśmy do internetu. I powiem ci, że to nie było takie proste. Raptem jest to nizowo, mówisz do wiesz, ekraniku, tak jak ja w jakimś tam wieku, i mówisz do ekraniku, i czy ktoś co robi, czy cię słucha, czy cię nie słucha, czy się uśmiecha, czy puka się w głowę, tak? No całe szczęście swoją, nie moją. I my byliśmy przygotowani. Trzeba było stworzyć takie narzędzia biznesowe, które spowodowały, żeby ludzie z różnych zakątków mogli uczestniczyć, nie tylko żeby jechać do kogoś i rozmawiać, było dwutorowo. I jeździliśmy, ale w większości było to w internecie. I my tak, jakbyśmy byli przygotowani do tego, tak? Było to, wiesz, no, trzeba było się nauczyć. Jeden dzień był webinar produktowy, drugi biznesowy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że w internecie jest wygodniej. Oczywiście, że w internecie jest fajnie, bo ja tutaj na przykład mam laczuszki, ubrana jestem, mam w laczuszkach ciepełką, tak? Wiesz, że w pandemii czasami faceci byli w galotach, tak? W piżamie, a tu mieli koszulę fajną i robili też biznes. No różnie, można w piżamie, bo jak nas nie widać, udogodnienia. Zaskoczyła nas ta historia. Wiesz, ja ci powiem tak, ja troszeczkę może niepopularnie powiem,
Może nie chciałbyś tego usłyszeć, co teraz powiem, ale ponieważ ja gdzieś w dzieciństwie czytałam bardzo dużo bajek, żyłam w swoim świecie, żyłam mitologię, ja miałam marzenia, ja żyłam w swoim świecie zawsze. To, co się działo koło mnie, to było koło mnie, a ja w swoim świecie. I ten mój świat pozwolił mi przetrwać różne rzeczy. I również te pierwsze okresy pandemii, bo ja miałam swój świat i widziałam, że coś się dzieje, ale no szłam swoją drogą. Wiesz, psy szczekają, karawana idzie dalej. Dojrzałe kobiety, już babcie jeszcze nasze mówiły, jak są trudne czasy, to co ty, kobietko, rób? A ty wiesz, ugotuj zupę, upiec placek, coś tam zrób na drutkach, rób swoje. Myśmy robili swoje. I ludzie, no już przez jakiś czas, a wiesz, ponieważ ten biznes do internetu przeszedł, a i na Facebooka, na wszystkie portale, to jest plusie i minusie. Wiesz, w biznesie MLM też są takie pewne etapy kompetencji. Najpierw jest nieświadoma niekompetencja, później jest świadoma niekompetencja, później jest świadoma kompetencja, a później jest świadoma niekompetencja. Te wszystkie okresy się przechodzi i niby łatwiej się robi w internecie, bo szybciej można budować struktury, ale słuchaj, one, jak ja widzę, obserwuję, one, wiesz, żeby był dobry biznes, muszą być dobre fundamenty. Dobre fundamenty. A fundamenty, czy to jest w internecie, czy to jest w realu, buduje się tak samo. Nie ma inaczej. Buduje się tak samo. Buduje, trzeba znaleźć człowieka, porozmawiać z nim, co on chce od życia. Koronkowa robota, którą trzeba zrobić. To nie jest tak, że puszczę linka i chcę, żeby zaraz 10, 20, 30, 100 osób weszło. No i co z nimi? Oni wejdą. Przyjdzie szybciutko wzrost, świetnie, ekstra. No ale co? A ci ludzie co mają zrobić? Co oni robią? Oni robią to samo, a im się nie udaje. A to, co powiedziałam na początku, że w MLM-ie powinniśmy robić rzeczy, które są duplikowalne i nie nas nie zwalnia od tej koronkowej pracy, czyli trzeba wiedzieć, do kogo iść, trzeba z nim rozmawiać, z tyloma ludźmi. To są godziny rozmów przy internecie. Czy jest to, wiesz, zdrowe? To nie jest zdrowe, ale nie ma wyjścia, tak? Trzeba, ale nie, ja nie zwalniam nikogo z takiej pracy. Mamy system koło sukcesu i taka praca musi być. Trzeba umieć zaprosić. Nie ma sztampowego zaproszenia. I dobra, i wszyscy się rejestrują. Nie ma czegoś takiego. U mnie takiego czegoś nie ma. Sztampowe zaproszenie jest na webinar, ale zaproszenie kogoś to jest... Każdy jest inny, do każdego inaczej. Jeżeli nie wiemy, jak kogoś zaprosić, a chcemy go zaprosić, to mówimy mu wprost. Kurde, cholera, ja nie wiem, jak cię zaprosić, ale chcę z tobą porozmawiać. Czy jest taka szansa wypić z tobą kawę online? Tak? Trzeba wiedzieć jeszcze, z kim wypić 15 minut, a z kim 2 godziny. Tak? Więc to jest też różnica. Więc to jest dobra rzecz, bo możemy być w różnych miejscach z różnymi ludźmi. Ja na przykład, tak jak kiedyś jechałam, dojechałam do innej miejscowości, tam ileś byłam godzin i wracałam, albo na long distance. Natomiast dzisiaj mogę rozmawiać z większą ilością ludzi. Ale moja percepcja umysłowa, moja fizyczność też ma swoje granice. Nie można mówić wszystkim ciągle w koło Macieju to samo i gadać i pieprzyć, nie solić, tak? Bo to nie o to chodzi. Każdy jest inny. Każdemu trzeba rozmawiać. Każdy musi mieć zaproszenie. Każdy musi mieć ofertę. Każdy musi mieć spotkanie po spotkaniu, bo musimy się dogadać.
jak ten biznes, jak ten interes robimy, ile czasu, ile, no to jest naprawdę pełno roboty. Jest łatwiej, ale jest i to, co jest w plusie, jest w minusie. Tak, to, co jest w plusie, to w minusie. I te osoby, które wiedzą, że trzeba robić tak samo biznes, ale nie zmienił się. Zasady są takie same. Narzędzia są inne, bo możemy w internecie, na Messengerze, ale zasady są takie same. Człowiek jest najważniejszy i z człowiekiem trzeba przejść te wszystkie etapy i pomagać. Jak on powie tak, to mu pomagać budować jego biznes wspólnie razem, a nie mówić, dobra, no to co, no to puszczaj, no popuszczaj informacji. Nie da się tak. Więc mogę być w Niemczech, i mogę być w Anglii, i mogę być w Szwecji, i mogę być w Krakowie, i mogę być w Ustce, w różnych miejscach. Nie odpuszczamy inaczej biznesu. Nie ma czegoś. I jeżeli, bo ofertę, wiesz, ofertę w dobie dzisiaj tego, jeżeli możemy powiedzieć o tym, co się teraz dzieje, tak samo. Nie ma innej opcji, nie ma inaczej pracy. Tak samo pracujemy, tylko że możemy, ja mogę spotkanie zrobić, zamiast pojechać ileś godzin do kogoś, z kimś rozmawiać, to ja mogę zrobić w tym czasie kilka, że konsultacje, rozmowy, poznać człowieka. Wiele czasu poświęcam rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby go poznać. Ludzie do mnie przyjeżdżają, fajnie, cieszę się, że chcą mnie poznać, rozmawiamy, dotykamy go, jego uczuć, jego myśli. Wiesz, kiedy mamy kiepską ofertę? Wtedy, kiedy dotykamy tylko tu, albo tylko tych emocji. I wtedy na tych emocjach ludzie, wiesz, syndrom dorosłego człowieka, on już wie, leci temu mówić, temu, jaki cudny jest biznes i co? I gówno. I nic z tego nie ma, bo ludzie nie chcą, bo są przestraszeni. Muszą wiedzieć rzetelną informację. Ta rzetelna informacja, to co się teraz dzieje, ona, ten stan nie upoważnia nas do tego, żeby traktować wszystko po macoszemu, żeby byle jak. Nie można byle jak, bo jeżeli się zrobi byle jak, to ludzie wejdą i wyjdą, bo oni nie wiedzą, oni nie czują. Traktowani są ludzie przedmiotowo, a to jest najgorsze. W MLM-ie nie można traktować ludzi przedmiotowo, a w większości tak się dzieje. Byle kupił, byle zrobił zakup, byle kupił pakiet, byle zarobił. A co dalej? A co on ma zrobić? Wiesz, nie ma opcji. Koronkowa robota. To, co babcia mówi, rób swoje, koronkową robotę trzeba zrobić. Tak jest moje zdanie, ja tak uczę i te osoby, które przyjmują w mój sposób nauki, pracy, mają efekty i się cieszą. A te, które mówią, nie, to wiesz, dużo ludzi, ja nie zmuszam nikogo, chcą po swojemu, więc Darku, mają swoje wyniki. No swoje wyniki, innych nie mogą. A jakie? Możesz się domyślać. Aniu, opuszczę dwa pytania, no, ponieważ już na te dwa pytania odpowiedziałaś i to bardzo, bardzo dobrze, ale chciałbym porozmawiać jeszcze o relacjach. Muszę przyznać, że mamy tu dzisiaj bardzo dużo komentarzy i widzę, że ludzie cię kochają i skąd się to bierze i porozmawiamy na temat relacji. Pytanie, udane relacje i związki międzyludzkie to taka podstawa, na której budujemy nasze życie prywatne i zawodowe. Czy mogłabyś się podzielić z nami króciutko twoimi przemyśleniami na ten temat? Wiesz co, ja mam taką dewizę. Mów tak, żeby nie używać słów. Wiesz, wszystkie te komentarze, one odpowiedziały ci na to pytanie. To, co ja właśnie mówię, że dla mnie jest najważniejszy człowiek, a mój szacunek do niego, czy chce więcej, czy mniej, jest taki sam. Każdego szanuję. I nie wiem, co mam ci więcej powiedzieć. Nie możemy zmusić człowieka, żeby drugiego człowieka, żeby nas
kochał, szanował. Wiesz, mam taką dewizę jeszcze, że ja nie wymagam szacunku. Joanna pisze, a nie kochają po prostu wszyscy. Asiu, ciebie też. Ciebie, wiesz, a jaka to jest cudna kobieta, wiesz, jakie to będzie, jaki to Joanna będzie ikoną tego biznesu. My tak naprawdę tworzymy ikony dopiero i Nubią. Tworzymy elitę, więc zobacz, jakie cudowne osoby są, które idą na bazie serca, ale to nie tylko serca, ale wiesz, ja powiedziałam ci o kiepskich ofercie, a wiesz, kiedy jest idealna oferta? Kiedy trafia tu i tu do serca. To jest wtedy idealna oferta. Wiesz, Aniu, ale my nie wymagam szacunku. My to słyszymy, ale... chcemy więcej. Maciej by powiedział, dawaj mięsko. To bardzo istotny temat w naszej pracy. Relacje, podstawa w MLM. Tego uczy nas Ania. Aniu, słuchamy, bo my też chcemy się od ciebie uczyć. Słuchaj, wiesz co, ja ci powiem, jak nauczyć się. Relacje nie da się nauczyć. Albo to się ma w sobie, albo jesteś otwarty na drugiego człowieka. Wiesz, to co, ja jeszcze nie skończyłam o tym szacunku. Ja nie wymagam tego szacunku, ale nie zadaję się z ludźmi, którzy mi tego szacunku nie okazują. Ja nie ma czegoś takiego, że kogoś nienawidzę. Nie ma czegoś takiego. Ja z gruntu rzeczy, dla mnie człowiek jest taką kartą, wiesz, otwartą. Ja to, co powiedziałam, jeżeli my w człowieku nie zobaczymy jego wielkość, my nie zobaczymy jego, kim on może być, jaki jest, wydobywam z człowieka najlepsze jego cechy charakteru, to on wtedy, wiesz, on rośnie, on rozkwita, jemu skrzydła rozkwitają. Wiesz, ludzie wiele, wiele rzeczy potrafią. To, że coś im się nie uda, to nie ma znaczenia, ale to każdemu się nie udaje. Mi się nie udawało, przecież ja nie umiem piruetów robić, tak? Ale jakbym ćwiczyła, to by się udało. Powiem, wiesz, te relacje, ja zawsze tak, zawsze, całe życie biznes robiłam na relacjach. Ja wchodziłam gdzieś do kogoś. Ja się interesowałam człowiekiem, ja interesowałam się tą osobą, ja jego życiem, ja to co myśli, to co czuje, jak on się czuje, w jakiej jest sytuacji. Dla mnie to są bardzo ważne rzeczy, bo wiesz, ja nie jestem ten lider ściana płaczu, tak? Ale muszę wiedzieć, co kogo boli. Muszę wiedzieć, kim, co on dzisiaj chce. Powiem ci, że zawsze miałam wszystko to, co chciałam, bo ja uszanowałam drugiego człowieka, ja umiałam prosić, ale również umiem dawać, tak? Bo sekretem życia jest dawanie, ale trzeba być w równowadze. Kiedyś za dużo dawałam, a za dużo, za mało brałam. Wiesz, ktoś mówi, że trzeba mieć miękkie serce, masz twardą dupę, wiesz, przyda się jędrna dupka, ale powiem ci, że jeżeli nie będzie się miało zaufania, jeżeli nie będzie się miało trochę tej naiwności, jeżeli nie będzie się miało sympatii, empatii, to się nie zrobi tego biznesu. Bo ta empatia powoduje, że możemy, wiesz, jakby to znaleźć się w miejscu tego drugiego człowieka. To rozmowy długo, długo, to nie jest 5 minut, ani godzinę, ani dwie, tak? To jest długo. Ja już wiem, ja już po tej naszej nawet rozmowie, po tym jak mnie słuchasz, po tym ja mogę dużo powiedzieć o tobie. Ja dużo wiem, tak? I wiesz, i te relacje, poznawanie tego drugiego człowieka i przede wszystkim gotowość, że mogą zawsze na mnie liczyć. Że mogą, że jestem odpowiedzialna. Jeżeli my dogadujemy się, chcemy robić biznes, to ja biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka. Nie może być tak, że ktoś czegoś nie robi, a ja tylko robię. Tak to nie. Tak to nie. Trzeba, ktoś mówi, wiesz, kochać siebie, ale trzeba, wiesz, co robić. Jeżeli my
Ja zawsze mówię, najważniejsza w życiu, jeżeli jest 5 osób najważniejszych w życiu, to jestem ja na pierwszym miejscu, na drugim ja, na trzecim ja, na czwartym ja, a na później piątym ja. Jeżeli ja nie potrafię strategicznie budować, jeżeli ja nie będę umiała zrobić tego, co się powinno zrobić, żeby odnieść sukces, to jak ktoś będzie chciał ze mną? Więc muszę podać, być takim egoistycznym altruistą, wiesz? Pokazać, co potrafię. To ludzie przyjdą, nie, no ja jestem taka fajna. Nie mów. Mów tak, żeby nie używać słów. Relacje, wiesz, to ja wiem, że to jest, wiesz, albo się kocha ludzi i szanuje, albo nie. Nie można tutaj udawać, aha, dzisiaj cię szanuję, bo jesteś fajny, a jutro już mam cię w dupie, tak? Nie można, wiesz, udawać ciągle, że jestem fajna, a przyjdę do domu, jestem niefajna. W MLM-ie jesteś jak w akwarium. Z góry cię widzą, z dołu cię ludzie widzą i z boku cię ludzie widzą, bo to obserwują cię wszyscy. Albo jesteś, wiesz, miło jest być ważny, ważniejsze jest być miłym. Dla mnie to jest najważniejsze. Nie wiem, czy zaspokoiłam twoją ciekawość, ale wiesz, o tym, jaka ja jestem, jak ja, dla mnie ważne są relacje, trudno mi mówić, bo nie znają te osoby, z którymi jestem, współpracują. Nie wszyscy mnie kochają, nie wszyscy muszą. Bo taka jest kolej rzeczy. I ja o tym doskonale wiem, ale no, tak w życiu po prostu jest. Ale cieszę się, że wiesz, tak otwarcie, jak ktoś mówi takie o mnie miłe rzeczy, miłe zdania, wprawia mnie zakłopotanie, ale jest to bardzo, bardzo miłe. I to jest odzwierciedlenie, jakim się jest. Nie można powiedzieć, to ja, lider, fajnie, ja was kocham, wy lider. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, tak? Bo ludzie wybierają nas liderem, bo to ludzie wybierają, czy chcą być z nami, czy nie chcą być z nami. I wtedy możemy mówić o sobie, że jesteśmy najwspanialsi. Nie gadaj, tylko pokaż, z kim jesteś, co robisz. I to wtedy będzie widać, tak? Ty mówisz, wiesz, jaki jestem wspaniały, jak mąż. A dzwoniłeś, powiedz, Aniu, jak przyjdziesz, zrób mi herbatkę i zrób mi barszczyk, a twoja żona ma cię w dupie i nie zrobi ci herbatki. No to wiesz, a ty pijesz herbatkę, no to widać, jaki jesteś. Nie musisz mówić, nie musisz mówić, jaki jesteś dobry, tak? Bo ona dla ciebie zrobi to czy tamto. Niektórzy mówią, no ja bym chciała być jak księżniczka, żeby mnie mój mąż czy mój partner traktował jak księżniczkę, czy jak królową. No to ty traktuj swojego męża jak króla, to na 100% będziesz królową. I to wszystko mów tak, żeby nie używać słów. Po prostu nie ma innych. Relacja w domu, w rodzinie. Wiesz, kłócić się trzeba. A wiesz, to nie jest tak, że racje to są same miodzie, jakie ty jesteś piękna, jaka fajna, jakie to, jakie tamto. To tak do końca nie jest, bo oprócz tego, że wiesz, są relacje, oprócz tego, że jest ta, wiesz, bo zbudować trzeba zespół ludzi, wiesz, nikt nie jest doskonały, tak, ale kreatywność, wykorzystywać talenty, żeby razem zespół może być idealny, żeby każdy korzystał z każdego i wtedy jest okej, okay. No bo jeden jest taki, drugi tak, jeden ma mocniejsze strony, drugi słabsze strony, no i wiesz, ja jestem idealna w życiu, no i na całe szczęście, bo byłabym nieduplikowalna, tak? Ja chcę ludzi, którzy są lepsi, którzy chcą więcej, którym ja mogę po prostu pomóc. Ale jak przychodzi co do czego, to mówimy sobie prawdę w oczy i boli, nieraz się, wiesz, łzy poleją. Zrobiłam teraz takie, zrobiliśmy doświadczenie, że wtedy, kiedy lipiec, kiedy było gorzej, czy było lato, kiedy można pospać, kiedy urlop, to ja ze swoim zespołem spotykałam się rano o 7:30. Rozumiesz? O 8:30, gdzie wszyscy lubią spać. I co robili?
Jak myślisz, wszyscy na baczność, czy im to się podobało, nie, czy byli zadowoleni z niej zawsze, ale wiesz, jakie efekty przyniósł ten czas na zwolnienie, przyspieszenie. Relacje muszą być, wiesz, jakie? Nie słodko, pierdzące, tylko prawdziwe. Jeżeli mi coś boli, to muszę powiedzieć, że mi coś boli, że mi się nie podobało twoje postępowanie, że wiesz co, nie tak. Ja to mówię głośno, bez ogródek, nie ma, że boli. Tak? Ale również oczekuję tego od drugiego osoby, od moich partnerów, moich liderów. Powiedzcie, cholera jasna, co jest nie tak, a może coś robi nie tak, a może za słodko, a może powinna być jeszcze ostrzejsza, a może taka, a może taka. Wiesz, to są prawdziwe relacje. Nie to. Ja cieszę się, że tyle osób mi mówi, że mnie kocha. To ja, zresztą one wiedzą, jaka jest, ale te relacje są prawdziwe. Nie można udawać, tak? Bo to krótkie nogi ma. Mam nadzieję, że... Ja muszę do właścicieli tego programu StreamYarda tutaj. Pierwszy raz mi w tych 30 wywiadach tak zabrakło funkcji jak na Facebooku, że te serduszka tak lecą, jak ktoś live'a robi. Tu powinno być takie jakieś duże serce, że moderator, czyli dzisiaj ja, żebym też mógł takie jakieś serce, no nie będę tutaj pokazywał i tak dalej, ale jakieś takie serce od moderatora na jakieś, albo palca w górę, albo coś, muszę do nich poważny list napisać. Dziękuję ci bardzo. Aniu, dziękuję ci bardzo za tą wypowiedź. I ja też ci dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Ja też potrafię słuchać, naprawdę, wierz mi. Może spotkamy się kiedyś i wiesz, ja cię wysłucham. Znowu się robię czerwony w tym wieku, no. Żona się tu ze mnie śmieje. Aniu, ostatnie pytanie. Jesteśmy godzina 28, będziemy zarabić rekord. Opuściliśmy parę pytań, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, bo na te pytania po prostu odpowiedziałaś w trakcie naszej rozmowy. Ostatnim naszym pytaniem jest, wyobraź sobie, że siedzisz w restauracji, a przed tobą pije kawę totalny nowicjusz w MLM. Wczoraj się u ciebie zarejestrował i prosi cię o kilka najważniejszych wskazówek. Jak ma działać, co robić, aby odnieść sukces? Jasne. Wiesz, że od dnia rejestracji każdy może być profesjonalistą wtedy, kiedy nic nie będzie sam robił, bo wszystko spieprzy. Tak, nic nie będzie sam robił. Wiesz, to zależy, dałeś mi fajne pytanie, to zależy, jaka to jest osoba, jakie jest profesji, czy to jest facet, czy to jest kobieta, czy miał biznes, czy to jest dopiero nowicjusz, czy to jest w wieku takim emerytalnym, czy to jest młody człowiek, to zależy. Ale jedną rzecz, którą robię, ponieważ jeżeli się już u mnie zarejestrował, to ja go poznałam, ja wiem, kim jest, Ja wiem, czego oczekuję, bo w jakim on jest środowisku. Wiem, to nie jest tak, że osoba, której ja nie znam, się rejestruje, jest zaproszenie. Ja wiem, z kim rozmawiałam, ja wiem, komu składałam ofertę, ja wiem, kim jest. I teraz umawiamy się i na zasady współpracy. Nie ma, że boli u mnie, tak? Nie ma, że ktoś, a ty nie musisz tego robić, bo ty jesteś fajny, ty nie musisz tego. Jedno już powiem, zapomnij, co umiałeś, czego się nauczyłeś, tylko po prostu musisz zaufać mnie. Wiesz, to jest jak pole minowe. Jest z tej strony saper, który ma takie urządzenie, tak? I trzeba przejść do tego celu i marzenia. A drugi jest człowiek. Teraz zaufanie. No musi mi zaufać, że chcę go przeprowadzić, a pól minowych niewypałów jest do cholery ciut, bo poleci do domu, a jeszcze na przykład facet wysłuchał, że jest fajny biznes, albo kobieta wysłuchała, że jest fajny biznes, zarejestrowała, poszła do domu, a mówi, słuchaj, super biznes, będziemy bogaci, wiesz, będzie samochód, będziemy mieli super, będziesz lepiej się czuł, będziesz lepiej żył. A ty patrzysz na żonę i mówisz, a czy się zgłupiała kobieta? Jeszcze cię wsadzą. Więc jedyną rzeczą, którą
mówię, żeby nic nie robił, żeby kiedy, ile ma czasu na ten biznes, jakie pieniądze, musi mi przypomnieć, dlaczego się zarejestrował, dlaczego się zarejestrował, dlaczego właśnie u mnie się zarejestrował, tak, ile, co on potrzebuje, ile ma czasu na ten biznes. Nie może ktoś powiedzieć, że chce 10 tysięcy, jak ma godzinę dziennie, tak? No to jest śmieszne. To wtedy pytam, czy kpi ze mnie, czy z siebie, tak? Więc wiesz, wprost, ja się nie szczypię z taką osobą, więc kiedy, ile ma czasu na moich zasadach, żeby zrobił sobie listę. Wiesz, ta lista to ciągnie się, ona nie musi być nie wiadomo jaka długo, ale jeżeli chce ktoś mieć dobry, dochodowy biznes, to sorry to me like, ale z byle kim, z przypadkową osobą, chce poświęcić czas swój zamiast rodzinie, jeżeli ja chcę poświęcić swój czas zamiast sobie, bo mogę odpoczywać, tak? Albo iść na jakiś spacer, tak? Już nie będę mówić z kim, to, a drugiemu człowiekowi, to on musi mi udowodnić, że to jemu warto poświęcić. Więc musi pokazać, nie ma, że boli. Wiesz, w MLM mówią, że nie mówi się musisz, ale ja niestety używam tego słowa. Musisz zrobić, bo jeżeli nie, to nie będzie tego, o czym, co chcesz zrobić. To po cholerę się tu zarejestrowałeś, po cholerę dupę trujesz, tak? Więc nie rób nic, co ci przeszkodzi bycie w biznesie, tak? By osiągnięcie swojego celu. Bo każdy woli być, wiesz, jeżeli masz być operowany przez... No, co dopiero skończonego takiego upieczonego lekarza czy przez profesora, to przez kogo wolisz być operowany? Darek, przez kogo wolisz być operowany? Przez eksperta. Przez eksperta, no właśnie. Więc on, wiesz, ja czasem też jeszcze, bo już kończymy, ja czasem się pytam tak, wiesz, ja już umiem, najgorzej jak ja słyszę, wiesz, no tak, ja wiem, ja już wszystko wiem, ja już, o Boże. To ja wtedy mówię, mam przerypane, bo po prostu będzie problem. I wtedy my mówię, przez kogo chcę być operowany? No przez lekarza. No to cholera, nie operuj swoich ludzi. Jeżeli szanujesz swoich znajomych, to nic im nie mów. Zrób listę, usiądziemy, przeanalizujemy. Ja ci powiem, jak masz kogoś zaprosić. I będziesz się przysłuchiwał, jak ja z nim rozmawiam, jakie zadaję pytanie, jaką ofertę możemy zrobić, bo musimy zbadać, czy on chce, czy nie chce, tak jak jest. No bo inaczej się nie da. Ustalam te zasady, żeby nic nie robił, nic po swojemu, nie latał, nie był ekspertem i nie pieprzył swojego biznesu. To jest moje. Umawiamy się, daję mu zadanie i wtedy możemy prowadzić dalej. Poświęcam czas, musi ciągle mi artykułować, dlaczego chcę ten biznes, dlaczego się zarejestrował. To jest takie ważne, mocne dlaczego pozwoli mu przy wszystkie etapy pokonać. Wiesz, pokazuję mu, że przy moim biznesie mam 4 stoły, przy pierwszym siedzą ludzie, którzy chcą tylko kupować, używać, przy drugim chcą dorobić, przy trzecim już chcą się zaangażować i chcą zarobić z 5 tysięcy, a przy czwartym takie większe i poważne biznesy. Nie wszyscy chcą się uczyć marketingu zawodowo. Ja tak, tylko niektórzy różnie, więc ja muszę wiedzieć konkrety same, żebym, jeżeli chcesz mieć to, to ja muszę ci dać to gęste, to mięso, bo będziemy się brnęli w czymś, za chwilę powiesz, no nie, wiesz, mam taką zasadę i to zawsze mówię, że tylko raz mój partner wydaje pieniądze. Wtedy, kiedy kupuje pakiet, wtedy, kiedy się rejestruje, a później ma tak być poprowadzony, żeby nie wyciągał nigdy ze swojej kieszeni, żeby mógł te produkty,
które są fantastyczne, tak jak wiesz, zadziałały na jego organizm w odpowiednim czasie. Nie wiadomo, czy byli za miesiąc, za dwa, a może za rok albo za dwa, żeby nie wydawał pieniędzy, żeby uszanował swoje, jeżeli chce mieć biznes, duży biznes, fundamenty, to tym fundamentem jest człowiek, do którego pójdziemy z tą ofertą. I to jest to. Nie ma inaczej. Jeżeli chce po swojemu, no to sorry, ja już nie odpowiadam, bo zrobi pełno błędów. I tych błędów trzeba zrobić jak najprędzej. To albo będziemy robić błędy, albo będziemy robić dobrze. I musi uwierzyć, że ja mam na pewno, wiesz, to dobre narzędzie, że to narzędzie pomoże ominąć mu różne niewypały. Okej? Bo ja się po prostu na tym znam. Aniu, dziękujemy ci bardzo. Mega, mega wiedza. Mega, mega doświadczenie przemawia przez ciebie i jestem bardzo zainspirowany i podekscytowany tobą i twoją wiedzą. Pozdrów swoją żonę, a nie jak nas słyszy. Siedzi, siedzi. Dziękujemy wam wszystkim, że byliście razem z nami. Ja się tu uśmiecham, bo tu ja te wszystkie twoje dziewczyny, Iwonę, Litkę, ja wszystkie zapraszam na nasze wywiady, bo są bardzo aktywne i bardzo miłe też do mnie. Dziękuję ci bardzo, dziękuję wam wszystkim, że byliście razem z nami. Ten wywiad będzie na naszej stronie. Dziękuję za tą cierpliwość, że tak długo mnie słuchaliście. Dzięki. Będzie też na YouTubie. Dziękujemy wam i życzymy super startu. Tydzień się dopiero zaczął. Bądźcie wszyscy zdrowi. W przyszły poniedziałek o godzinie 20 zapraszamy na następne spotkanie z następnym ekspertem. Aniu, dziękuję ci bardzo. Ostatnie dwa zdania należą do ciebie. Słuchajcie, było mi bardzo, bardzo miło, niezmiernie miło, że mogłam tutaj uczestniczyć. Dla mnie to było niesamowite też przeżycie. Chciałam, żebyście zrozumieli mnie, mój przekaz prosty. Czasem wiem, że mówię nie komunikatywnie, ale mam nadzieję, że te słowa skierowane do was, do ciebie, Darku, były zrozumiałe. Bardzo się cieszę, że ciebie poznałam. Naprawdę jest mi niezmiernie miło. Życzę wam sukcesów, życzę wam takich partnerów, jakim sami jesteście. Otwierajcie serca, umysły, bo wiele, wielu ludzi czeka właśnie na takie osoby jak wy. O otwartych serducha, o otwartym mózgu. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. To jeszcze na koniec przeczytam i zacytuję Iwonę. Normalnie dzisiaj petarda. Tak, miłego ona jest. Wszystkim życzymy. Aniu, nie uciekaj jeszcze, ja tylko wyłączam naszego live'a i już jestem dla ciebie. Bądźcie zdrowi i do usłyszenia.